Czasy się zmieniają, ale on pozostaje taki sam. Gdyż ja, Pan, nie zmieniam się, dlatego wy, synowie Jakuba, nie zostaliście zniszczeni. Księga Malachiasza, trzeci rozdział, szósty werset. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom, Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. List do Hebrajczyków 13 rozdział werset 8. Czasy się zmieniają. Tak napisała i zaśpiewała Ikona roka Bob Dylan. Piosenka ta charakteryzowała całe pokolenie i stała się hymnem społecznych przemian lat 60. Nie ma wątpliwości, że dylan uchwycił nastrój swoich czasów. Stąd popularność tej piosenki. Jednak słynne zmiany, które zaszły w latach 60. XX wieku, nie były tak naprawdę niczym niezwykłym, ponieważ zmiana jest tak naprawdę tym, co charakteryzuje świat w jego zewnętrznej prezentacji. Oczywiście jego cechy moralne pozostają niezmienne, jak czytamy w pierwszym liście Jana, drugi rozdział, 16 werset. Jego moda nieustannie się zmienia, a to, co dziś jest popularne, jutro przestanie być modne. Jest to prawdą bez względu na to, gdzie spojrzymy, czy chodzi o sztukę, odzież, rozrywkę, politykę tym podobne. Człowiek nieustannie opracowuje nowe teorie i nowe sposoby postrzegania świata. Stare poglądy, które kiedyś były tak cenione i niekwestionowane, nie są już akceptowane, tracą swoją wartość i polityczną moc, poprawność, w zależności od przypadku. Modła tego świata albo moda tego świata przemija jak mówi nam pierwszy list do koryntian 7 rozdział 31 werset jedno pokolenie zastępuje następne a wraz z nim zmienne ludzkie opinie ale chrześcijanin ma niezmienną stałą solidną prawdę na której może się oprzeć a mianowicie że nasz bóg jest zawsze taki sam jest to rzeczywistość, którą Duch Boży przedstawił żydowskiej reszce w czasach Malakiasza. Znajdowali się oni w bardzo złym stanie moralnym i było tam wiele duchowych i społecznych nadużyć, które nigdy nie powinny mieć miejsca wśród wyznającego Boga ludu. Ale Boże drogi i charakter moralny nie zmieniają się. Nie zmieniają się. Stąd. Słowa: Ja, jachwe, nie zmieniam się. Nie zmieniam się, ja, jachwe. Obciążenie proroka polegało na tym, że chociaż mogli się zmienić, odchodząc od Bożych dróg i prawa moralnego, on pozostał taki sam, wcale się nie zmienił. Wciąż był pełen miłosierdzia wobec nich, tak jak zawsze, ale wezwał ich również do odpowiedzialności za ich odstępstwo. W drugiej części tego wersetu, gdy Jahwe mówi: Dlatego wy, synowie Jakuba, nie jesteście zniszczeni. Znajduje się dla nich potężna zachęta. Znaczenie tego jest takie, że ponieważ on się nie zmienia i odpowiednio jego postępowanie z nimi się nie zmienia, dlatego nie zostali zniszczeni. Widzimy w tym niezwykłe świadectwo faktu, że miłosierdzie Jahwe trwa na wieki, jak mówi Psalm 136 werset pierwszy, i nie zmienia się on w czasie, pomimo perypetii jego kronombrnego ludu. Sam fakt, że synowie Jakuba nadal istnieli w czasie, gdy te słowa zostały napisane, nie mówiąc już o tym, że nadal kwitną w naszych czasach, jest uderzającym dowodem niezmiennej wierności i charakteru Jahwe. Kiedy weźmie się pod uwagę ich zaskakującą, ale smutną historię, wysiłki starożytnych Egipcjan, by zniszczyć hebrajskie dzieci płci męskiej, ludobójczy spisek egoistycznego Hamadna Agagity, niewolę asyryjską, babilońską i rzymską wraz z towarzyszącymi im brutalnościami, niekończące się europejskie pogromy, ostateczne rozwiązanie Hitlera trwający zjadliwy antysemityzm i terroryzm na Bliskim Wschodzie, musimy przyznać, że moc większa niż sami Żydzi opatrznościowo ich zachowała. Jak Pan Jezus powiedział, że nie przeminie to pokolenie, aż to wszystko się stanie chodzi oczywiście o pokolenie plemię żydowskie czyli nie przeminą Żydzi, aż wszystko to się stanie. Każda inna grupa ludzi doświadczająca tego, co przeszedł naród żydowski, nie istniałaby już jako taka. Rzeczywiście synowie Jakuba nie zostali zniszczeni tak bardzo, jak ich wrogowie. Słowa te można również interpretować jako oznaczające, że często zasługiwali oni na zniszczenie przez sąd Jahwe z powodu ich grzechu i buntu, ale on tego nie uczynił i nie odstąpił od swojej pierwotnej obietnicy. Tutaj warto porównać list do Rzymian 11, rozdział 28 do 29 wersetu. To, co przeczytaliśmy w księdze Malachiasza na temat Jachwe i jego postępowania z Izraelem, powinno być również dla nas zachętą, ponieważ jego drogi nigdy się nie zmieniają niezależnie od dyspensacji, od wieku, od Eonu, czy to Ery Patriarchów, Izraela, czy Kościoła. Jeśli jego wierność okazała się tak wyraźna wobec synów Jakuba, to o ileż bardziej wobec tych, którzy zaufali umiłowanemu synowi Bożemu. I tu warto przeczytać List do Rzymian, 8 rozdział 31 do 39 wersetu. Pan Jezus jest taki sam. I to co zauważyliśmy, pokazało, że jachwę się nie zmienia. Zwracając się w Nowym Testamencie, do Nowego Testamentu, zwracając się do tego, co Nowy Testament nas uczy, widzimy, że to Pan Jezus Chrystus jest ogłoszony jako niezmienny. W liście do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, dwunasty werset, czytamy o Panu Jezusie, cudowne stwierdzenie. Ty jesteś ten sam. Apostoł pokazywał, o ile większy był syn Boży w stosunku do aniołów, jak widzieliśmy w wersetach od 4 do 7, w wersetach 4 do 7 rozdziału pierwszego listu do Hebrajczyków. Pan Jezus Chrystus, on był synem, zanim świat został stworzony, ponieważ to on stworzył wszystkie rzeczy, jak uczy nas Słowo Boże. I tu możemy przeczytać list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, drugi werset. Następnie, kontrastując Syna Bożego z Aniołami, mówi: "Lecz do Syna tron twój o Boże na wieki wieków", jak mówi werset 8 pierwszego rozdziału listu do Hebrajczyków. To Zastosowanie mesjańskiego psalmu do Chrystusa oznajmia bez zastrzeżeń i tak wyraźnie jak to tylko możliwe, że jest on Bogiem i zasiada na Bożym tronie. Mowa tu oczywiście o psalmie 45, wersety 6 do siódmego. To, co następuje później, jest również bardzo niezwykłe i naprawdę potwierdza nasz punkt widzenia, pokazując, że niestałe i zmieniające się sceny tego świata wyraźnie kontrastują z tym, czyli z Panem Jezusem, który jest niezmienny. Samo stworzenie zostanie zwinięte jak stara szata, ale On, Pan Jezus Chrystus, pozostanie ten sam, jak mówią wersety 11 do 12, pierwszego. Rozdział listu do Hebrajczyków. Należy tutaj podkreślić, że ten sam jest w rzeczywistości samym boskim tytułem. I jest tak, dlatego że nosi go boska osoba. On się nie zmienia. Tu bardzo ciekawy jest przypis do przekładu, nowego przekładu Johna Nelsona Darby w jego tłumaczeniu. I tam jest uwaga typu istniejący, który się nie zmienia. W odróżnieniu od tego, że każde stworzenie jest zmienne. A skoro się nie zmienia, to jest to boski tytuł, co warto porównać w piątej księdze Mojżeszowej 32-39. Tak, czasy się zmieniają. I nie tylko to samo. Stworzenie zostanie zmienione, ale Jezus Chrystus pozostanie ten sam, pozostaje ten sam, pozostał ten sam. Cóż za solidna skała dla naszych stóp, gdy przechodzimy przez ten niepewny świat? Jego miłość, Pana Jezusa, miłość jest niezmienna. Jego wierność, Pana Jezusa, wierność jest niezmienna. Jego miłosierdzie, Pana Jezusa, miłosierdzie jest niezmienne. Jego łaska, Pana Jezusa łaska jest niezmienna, i Jego cierpliwość, Pana Jezusa cierpliwość jest niezmienna. I tak jak list do Hebrajczyków otwiera się świadectwem prawdy, że Chrystus jest Jahwe niezmiennym, tak też zamyka się tą prawdą. Hebrajscy chrześcijanie stanęli w obliczu wielu zmian religijnych związanych ze świątynią, kapłaństwem. Ofiarami i tym podobne. Wszystko, co było związane ze starą ekonomią zbawienia, miało wkrótce przeminąć, a apostoł przygotowywał ich do tego, wzywając do wyjścia poza obóz, jak mówili do Hebrajczyków 13 rozdział 13 werset. Oraz warto wziąć pod uwagę Hebrajczyków 8 rozdział 13 werset. Apostoł zachęcał ich, przedstawiając im ten fakt w ten sposób: Jezus Chrystus ten sam wczoraj i dziś i na wieki, jak mówi werset ósmy 13 rozdziału listu do Hebrajczyków. Jeśli to, na co patrzyli na zewnątrz, miało zostać zabrane, a wszystko, w czym ufali od starożytności, miało zostać usunięte, to potrzebowali czegoś, co było pewne i solidne. Ten, który wspierał ich ojców w dawnych czasach, byłby dokładnie taki sam dla nich w wyzwaniach, przed którymi stanęli, nie zmieniłby się wcale. Tym Jezusem, Chrystusem był Jahwe, ten, który jest, ten, który był, który jest i który ma przyjść. Był taki sam wczoraj i jest. Taki sam dziś i będzie taki sam i jutro. A my, którzy znajdujemy się w XXI wieku, możemy w pełni mu zaufać. Błogosławione niech będzie jego imię. My się zmieniamy, on się nie zmienia. Choć zmieniają się lata, jego miłość nie nasza. Miejsce odpoczynku polegamy na jego prawdzie. Jak pisał Bonar, honoria ono. Honoriusz Bonar chyba, bo to jest tak, literka H, Bonar. Hebrajczyków 8:13. A gdy mówi nowe, uznaje pierwsze za stare, a to, co wiotrzeje i starzeje, bliskie jest zniknienia. Tutaj widzimy, że mowa była o starym przymierzu, które w momencie, gdy Pisał to apostoł, było bliskie zniknienia, wiotrzało się i starzało się, ale jeszcze trwało. Jeszcze wtedy nie było nowego przymierza, było ciągle jeszcze stare przymierza. Także warto przywołać tutaj piątą księgę mojżeszową, 32 rozdział. 39 werset. Księga drugiego prawa, nazywana też piątą księgą Mojżeszową. 32 rozdział, 39 werset. Patrzcie teraz, że to ja, ja jestem oprócz mnie. Nie ma Boga, ja pozbawiam życia, ja darzę życiem, ja ranię i leczę, i z ręki mojej nikt nie zdoła się wyrwać. Także był przywołany psalm 45, wersety 6 i 7 w numeracji King James, a w numeracji Biblii Warszawskiej psalm 45, wersety 7 i 8. Tron Twój, Boże, trwa na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa Twego. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia. Dlatego pomazał Cię Bóg, Twój Bóg. Olejkiem wesela jak żadnego towarzysza twego.